zanim będę głosiła do was to poselstwo, które sobie przygotowałam na dzisiaj, to chciałabym jeszcze raz powtórzyć to, co powiedziałam na początku uwielbienia, a mianowicie o apostolstwie. Przyjaciele, apostolstwo nie jest opcją. Tak jak Jezus nie jest opcją. To jest jedyna droga. Jedyna droga, prawda i życie, tylko w Jezusie jest zbawienie. I tak samo jest z apostolstwem. Ono nie jest opcjonalne. I jeśli... Bo jak to na przykład też zobrazować w sobie, czy ja się zgadzam w ogóle z tym nurtem nauczania. Jeśli ty dyskutujesz sam ze sobą, z braćmi i siostrami, po wygłoszonym nauczaniu, poselstwie, tak? To znaczy, że się nie zgadzasz. Jeśli wypowiadasz słowa, mnie prowadzi Duch Święty inaczej, to pytanie, co tu robisz? To jak to apostolstwo ma wpływać na równowagę twojego życia i jak ono ma podnieść twoje życie do wymiarów skutecznego życia z Bogiem? I wczoraj jadąc do Rzeszowa rozmawialiśmy sobie o tym z Arturem. Ja nie przeczę, że Cię Duch Święty prowadzi inaczej. Bo nie możemy zaprzeczyć prowadzenia Ducha Świętego. Tylko pytanie, jak nasze apostolstwo ma kształtować Twoje życie? I na tego rodzaju pytania trzeba sobie odpowiedzieć. I jeszcze jedną rzecz chciałam taką rzucić, a mianowicie na temat wpływu. Jeśli głosicie Ewangelię, jeśli uwalniacie Bożą moc w ludzi, ważne jest, żeby dalej utrzymywać z nimi kontakt i relacje. Człowiek, który jest z nami, to jest wpływ. A jeśli nie mamy kontaktu z człowiekiem, to nie mamy wpływu. Kiedy tylko i wyłącznie uwalniamy poselstwo do ludzi, ale nie utrzymujemy później z nimi kontaktu lub uzdrawiamy tych ludzi i też nie utrzymujemy z nimi kontaktu, tak? No to nie mamy wpływu. Czyli nie możemy dalej realizować tego słowa, abyśmy uczyli wszystkich, abyśmy czynili wszystkich uczniami. Rozumiecie? Czyli tak naprawdę nasze apostolstwo nie do końca ma wpływ na tych ludzi. Czyli my uwalniamy do nich mądrość, uwalniamy do nich moc, nie mając z nimi kontaktu, puszczamy ich i dajemy im tak zwaną wolną rękę, aby oni szukali sobie na własną rękę jakiejś wspólnoty. Rozumiecie? I każdy znajdzie sobie na zasadzie jak gdyby swojego poznania.